Jubiliuszowy rok 600-lecia Chrztu wiąże się także z 600-leciem kościoła parafii pod wezwaniem świętej Anny. Z tej okazji parafia postarała się o remont fasady od strony wejścia do nawy głównej. Prace konserwatorskie już trwają, a ich zwieńczeniem będzie umieszczenie symbolu Chrztu sprzed setek lat na głównej zewnętrznej ścianie kościoła. Zapytaliśmy księdza Andrzeja Starczewskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Anny w Chrztumie, o szczegóły wykonywanych prac. Działamy w oparciu o pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To jest po prostu przygotowanie ścian, naprawa ich tam drobna, kosmetyczna, po to, aby przygotować miejsce na emblemat, który ma zawisnąć na ścianie frontowej tego kościoła. Ten emblemat jest związany z przygotowaniem do uroczystości 600-lecia istnienia miasta i parafii. W porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Chrztum, także z zasobami finansowymi parafii, przygotowujemy po prostu godne miejsce dla upamiętnienia 600-lecia parafii. Leszek Tabor, burmistrz Chrztumu. 600-lecie parafii świętej Anny w Chrztumie i tu zostanie odsłonięta replika historycznego herbu Chrztumu na elewacji właśnie kościoła świętej Anny. Właściwe uroczystości w parafii odbędą się za 2 tygodnie. Wtedy też będziemy mogli obejrzeć końcowy efekt odrestaurowanej fasady oraz samą powiększoną replikę średniowiecznego emblematu pierwowzoru herbu miasta. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Chrztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.